W ich miejsce pojawiły się autobusy trzeciej generacji wyprodukowane w 2003 roku. Choć używane są wyposażone we wszelkie udogodnienia zapewniające komfort podróży. Nie bez znaczenia dla kierowcy jest z kolei silnik o mocy 310 koni mechanicznych, gwarantujący wysoką dynamikę pojazdu. Te autobusy wyposażone są w autokomputer. To jest serce autobusu, przez który przechodzi rozkład jazdy i przez który zrzucane są wszystkie dane z wykonania rozkładu jazdy. Oczywiście nowoczesne kasowniki, nowoczesne tablice informacyjne, informacji pasażerskiej zewnętrzne, a także teraz jako nowość wewnętrzne LED-owe tablice informacji pasażerskiej, które informują pasażera, jaka to jest linia, który jest następny przystanek, jaki to jest kierunek, a także mogą też pokazywać reklamy, czy jakąś tam informację dla pasażera, czy dla mieszkańca Świdnicy z miasta. Ponadto mają monitoring przestrzeni pasażerskiej i monitoring przestrzeni przed autobusem. Sukcesywnie takie wyposażenie posiadać będą wszystkie pojazdy należące do taboru świdnickiego MPK. Na dzień dzisiejszy oczywiście 100% autobusów ma autokomputery, nowoczesne kasowniki, tablice elektroniczne, zewnętrzne, a ponad 60% naszych autobusów ma już monitoring przestrzeni pasażerskiej, a także ponad 60% autobusów ma urządzenia głośno mówiące, tak zwane popularnie gadacze, które informują pasażerów o następnym przystanku, kierunku jazdy. Autobusy przystosowane są do łącznego przewozu 160 osób. Posiadają 51 miejsc siedzących i jedno stanowisko do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim. Udogodnieniem dla pasażerów jest wydajna klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej i siedzenia z miękką wkładką. Wraz z dwoma wspomnianymi autobusami świdnickie MPK zakupiło także trzeci pojazd podobnej klasy, który jest obecnie przystosowywany do pracy. Trzeci autobus jest aktualnie przystosowany do naszych urządzeń i do naszych tutaj możliwości i myślę, że w granicach do 3 tygodni wyjedzie już na ulicę Świdnicy. Trzy używane pojazdy kosztowały przedsiębiorstwo ponad 700 tysięcy złotych. Dla porównania nowy autobus to koszt około 1 200 000 złotych netto.